Dzisiaj mamy dokładnie niedziela, 17 kwiecień 2022 rok. Jutro będzie lany poniedziałek, więc musimy uważać, bo może ktoś dolać do tej wody, którą się będziemy polewać, jakichś dodatków, różnych składników, być może wody święconej, ktoś tam dolać do tej wody, więc może być świątecznie. My dzisiaj, jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie, poza jakąkolwiek kontrolą parszywej zmiany i tak dalej, sprawuje swoją władzę samodzielnie w sposób właściwy, nie wyrządzam żadnej szkody innym wolnym ludziom, suwerenom, innym organizacjom, tak jak na przykład korporacja państwa polskie, która zmusza do różnych rzeczy, nie mając prawa albo za daleko interpretując swoje różne wnioski i tak dalej, różne preparaty medyczne i odpowiedzialność za to, że te preparaty medyczne mogą działać inaczej, jakieś skutki boczne i tak dalej, i wszystko, co na przykład się z tym wiąże, a także różne decyzje co do konfliktu za naszą granicą. Wiadomo, że nasz rząd różne działania potajemne może podejmować, na które byśmy się nie godzili, a które w perspektywie dziesięcioleci mogą się okazać bardzo negatywne dla nas, jako dla ludności żyjącej na tych właśnie terenach. Dlatego musimy umieć powiedzieć nie dla tych decyzji, które rząd podejmuje, a na które my się nie godzimy, aby to widzieć i być świadomym tego. Teraz odczytam wezwanie do wszystkich urzędników, / pracowników, / sługusów, / troli, / agentów, bo też tacy mogą być, trzeciej RP, jako organizacji, która tutaj organizuje życie na tych terenach. Szczawiu i mirabelek przepłaconych pierdoliną najdroższych autostrad, stadionów i tak dalej, i tak dalej. A także mamy drugą poważną organizację, która się nazywa Kościół Rzymskokatolicki oraz Episkopat Polski, a w szczególności najwyższych hierarchów i liderów, przywódców tych właśnie organizacji, między innymi Andrzej Duda, prawnik, Jarosław Kaczyński, super prawnik, super, super, super minister, super ministerstwa takiego, bardzo fajnego zresztą, Zbyszek Ziobro, też super prawnik, być może już dyktator w swoim ministerstwie, także wszystkich posłów. To moje wezwanie jest do wszystkich senatorów i ich wszystkich współpracowników, / ministrów, aż do burmistrzów, wójtów, sołtysów, radnych, leśników, którzy mają dostęp do broni palnej, oraz w szczególności do wszystkich organów siłowych, Wojsko Polskie, milicję wcale nieobywatelską, wszelkiej maści, w cudzysłowie, krawężników, oraz także straż miejską, w nawiasie, ponieważ ich spektakularne wyczyny służbowe uwiecznione na serwisie YouTube mają dziesiątki milionów wyświetleń, dziesiątki tysięcy łapek w górę i dziesiątki
tysięcy komentarzy. Więc warto o Straży Miejskiej też pamiętać, że to jest super instytucja na pewno. Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę, jako suweren sprawujący swoją władzę samodzielnie już wiele lat, w sposób właściwy, wyzywam wszystkie osoby fizyczne. Tutaj o to chodzi, że domyślam się, być może jest inaczej, więc chciałem to jasno ustalić ponad wszelką wątpliwość, czy na przykład pan Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, na przykład, czy te tutaj wymienione imiona i nazwiska, czy oni mają paszporty, dowody osobiste i inne dokumenty, które państwo polskie wydaje. Na przykład, czy tutaj część osób może mnie słuchać, oglądać i na przykład wy możecie mieć polskie paszporty, polskie dowody osobiste i tak dalej. Więc właśnie chciałem to ustalić, czy pan Andrzej Duda, którego znamy z telewizji, który zamieszkuje, no może przebywa mniej lub bardziej legalnie, ale na pewno nie płaci ze swojej kasy za czynsz tego pałacyku, gdzie mieszka. Czy pan Jarosław Kaczyński, którego znamy z telewizorni, czy pan Zbyszek Ziobro, którego też znamy z telewizorni, czy właśnie oni wszyscy mają lub nie mają dowody osobiste? Bo to się wiąże z tym, czy są lub nie są osobami fizycznymi właśnie. Więc to musimy ustalić. Dobrze, więc jako suweren wzywam wszystkie osoby fizyczne, w szczególności Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, slash grupy zawodowe, a w szczególności w cudzysłowie najwyższe władze państwowe w Warszawie, dwukropek Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, szefostwa wszystkich partii politycznych do dwukropek udzielenia szczegółowych informacji medycznych na temat ich stanu zdrowia i ich członków rodzin, a w szczególności ich stan zdrowia przecinek psychicznego, przecinek stan psychologiczny, psychofizyczny, cała historia choroby i tak dalej, a w szczególności w korelacji do opanowania naszego kraju przez popularną chorobę na świecie od 2 lat pod nazwą handlową C19. To znaczy, ile razy te wszystkie osoby chorowały na tą popularną chorobę i z jakim skutkiem? Ile razy przyjmowały te szczepionki i jakiego producenta, numer serii i tak dalej? Oraz ile razy te osoby wyzdrowiały z tej popularnej choroby? Oraz, co bardzo ważne, czy mają jeszcze różne skutki uboczne, powodujące choćby częściową niezdolność do dalszej pracy zawodowej, slash rządzenia naszym krajem, slash ewentualny negatywny wpływ na podejmowane decyzje. Dlatego też, jeśli te osoby domagają się, aby w moim imieniu sprawować władzę, zarządzać mną, zarządzać krajem, zarządzać 38 milionami osób, które tam mieszkają i tak dalej, to muszę mieć pewność, że te osoby są poczytalne, zdrowe, uczciwe, prawdomówne, którym mogę ufać i tak dalej. Dlatego, aby się upewnić, komu oddać swój głos, na przykład wyborczy,
komu powierzyć w moim imieniu sprawowanie władzy i tak dalej. Muszę wiedzieć, czy te osoby są zdrowe, czy wszystko jest z nimi w porządku.